dzisiejszym fascynującym odcinku przetestujemy Poppy Playtime Chapter 1, ponieważ twórcy po prawie 2 latach postanowili, że dodadzą ogromny update, w którym to poprawili optymalizację gry, a także ulepszyli grafikę do granic możliwości. To znaczy, że teraz na słabszych komputerach gra będzie wam działała o wiele lepiej. Ale zanim przeżyjemy tę nostalgiczną podróż, chciałbym wam życzyć beztroskich wakacji pełnych słońca, uśmiechu i niezapomnianych przygód. Dlatego jeżeli cieszycie się, że już za 2 dni jest zakończenie roku szkolnego i rozpoczynają się wakacje, to obowiązkowo napiszcie w komentarzu hashtag wakacje. Serio, zaspamujcie sekcję komentarzy, aby wyrazić swoją radość. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i nie chcesz przegapić wakacyjnych odcinków z Admirosem, to w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. A my tymczasem jesteśmy w Poppy Playtime. Jak widzicie, mam ustawione maksymalne ustawienia graficzne, więc rozpoczynajmy naszą przygodę. Chapter 1, a Tight Squeeze, aż normalnie mamy tutaj wspomnienia sprzed prawie 2 lat. Jesteś byłym pracownikiem Playtime Corporation i w końcu wróciłeś do fabryki po wielu, wielu latach, ale niestety nie znalazłeś nikogo w środku i teraz będziemy musieli rozwiązać te zagadki. Ja po prostu nie mogę się doczekać i chyba teraz będzie ten filmik. Tak jest, musimy go koniecznie obejrzeć, ponieważ tutaj wszystko się zaczęło, czyli tutaj poznamy laleczkę Poppy, która tak naprawdę została naszą przyjaciółką teraz, więc dość powiem szczerze, że ciekawie. No właśnie, i właśnie, przypomniało mi się, ona jest najbardziej inteligentną lalką na świecie, więc warto sobie czasem takie rzeczy jak ten filmik po prostu tutaj przypomnieć. Ciężko w to uwierzyć? Dokładnie. Nie wiem, czy tej scenki też przypadkiem nie zmienili, albo jakoś ulepszyli. Poppy Playtime! Tak jest! O! Trochę to creepy ten filmik, powiem szczerze, ale... ale jednak jakiś sentyment tutaj... Chcesz mi wypolerować buciki? O! Świetna zabawka! Polerowanie bucików, idealnie. Dziękuję! Ona wygląda, oczy ma jak żywe. No właśnie, Poppy Flower, czyli oczywiście Mac tutaj. 5,99, to na nasze ile będzie? Z 4 dyszki za taką lalkę w tamtych czasach. It's playtime! Nie no, nostalgia, widzę, po prostu tutaj mamy nostalgię i te głowy. No właśnie. Wcale nie creepy, nawet trochę. Rączki, główki. Nie pamiętam tego, szczerze mówiąc, naprawdę, było całkiem dawno temu. O nie, te sceny! Te creepy sceny. Tak jest, tam się musimy dostać. I właśnie, też ulepszyli grafikę Huggiego Wuggiego, więc też jestem ciekaw, jak Huggy będzie teraz wyglądał. Czy jego jumpscare będzie zmieniony, czy dźwięk będzie zmieniony. Wszystkiego się dowiemy, więc widzowie, musicie oglądać do samego końca. I oczywiście, zostawcie łapkę w górę, bo to jest bardzo potrzebne dla zasięgu filmu. A tymczasem chyba mogę to skipnąć. Z tego co widzę, tak, możemy to skipnąć, ale jakby nie jest to istotne, ponieważ to jest tylko taka krótka tutaj informacja, że wszyscy zaginęli i musimy znaleźć kwiatek Poppy, czyli po prostu tak zwany mak. No i dobra, przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Wy w tym czasie pamiętajcie o łapce w górę. Pięknie, oczywiście, ja już to znam na pamięć, ponieważ tyle razy przychodziłem Poppy Playtime, że ja po prostu mogę na pamięć. Nawet kiedyś miałem pomysł na odcinek, żeby przejść Poppy Playtime z zamkniętymi oczami. Nie wiem, czy dałbym radę, ale po dźwięku myślę, że byłoby to wykonalne. Tutaj oczywiście mamy gościa, który do nas gada, Late Pierre, a tymczasem... Hej, mam wrażenie, że ten komputer wyglądał inaczej. Na pewno go ulepszyli, dobra. Ale oczywiście, fizyka dalej jest ta sama, ale nie ma co ukrywać, wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Okej, na samym początku chodźmy sobie w to miejsce i zobaczmy... No niby wygląda lepiej, na pewno jeżeli chodzi o FPS-y, mam stałe 60 klatek, czego nie ma co mówić, jak była stara wersja, nie było 60 klatek, dobra. Zielony, różowy, żółty, czerwony, mamy już kodzik. Właśnie, gdzie jest mój ukochany pszczółko-kotek? Jest tutaj cały czas, pszczółko-kotku, mam nadzieję, że będziesz w chapterze 3 i że będziesz naszym przyjacielem. Ja w to wciąż wierzę. A tymczasem, oczywiście, wciskamy. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Oczywiście, że zadziałało, pięknie. Tutaj dostaniemy oczywiście naszą instrukcję do grabpaka, tylko że będziemy musieli poczekać, aż to się... Można skipować, kiedy oni to dodali? Teraz? Ciekawe, dobra, przejrzyjmy sobie. Jestem ciekaw, jak to pierwszy raz widzieliśmy nasz grabpak. Po raz pierwszy. Zakładamy go jak plecak.
zaciągamy szelki, następnie musimy włożyć łapki do naszych dłoni, aby móc ich tutaj używać. Pull trigger to fire i możemy przyciągać rzeczy. Okej, pięknie. Ej, widzę, naprawdę jest ogromna nostalgia, że twórcy tutaj jakby zrobili taki ogromny update starej wersji i nie ma co ukrywać, oni przygotowują nas powoli na chapter 3. Nie ma co ukrywać, chapter 3 to już wisi w powietrzu i myślę, że nawet jestem prawie pewien, że pojawi się albo w wakacje, albo jakoś na początku września. Takie mam dziwne tutaj przeczucia. Dobra, obejrzeliśmy filmik, więc bardzo fajnie. Tymczasem weźmy naszego grabpaka. Uwaga, uwaga, grabpak. O, otwiera się szyba. Ej, faktycznie to wygląda zdecydowanie lepiej. Albo ja dawno nie grałem, albo faktycznie oni tutaj naprawdę tę grafikę ulepszyli. Dobra, sprawdźmy, czy da się podnosić rzeczy. Można, pszczółko kotku. Przepraszam, że cię tak tutaj wykorzystuję, ale po prostu chciałem sprawdzić grawitację tutaj. I zaraz zobaczymy Hagiego. O, to będzie ciekawe, dobra. Da się przeczołgać? Oczywiście, że się da, pięknie. Przyłóżmy łapkę. Nie mam pewności, czy uda mi się znaleźć wszystkie kasety, bo też nie ma co ukrywać. Dawno nie grałem i nie wiem, czy je znajdę. No i jest, widzowie, nasz niebieski ukochany Hagiwagi. Dlatego właśnie założyłem niebieską opaskę specjalnie dla Hagiego, więc i wy zostawcie w tym momencie niebieską łapkę w górę, ponieważ jest Hagiwagi i odpalmy to. Oczywiście tego nie będziemy całego czytać, ponieważ to już każdy zna, ale muzyczka. Hagiwagi. Pięknie. Pięknie, ale to wygląda. Faktycznie ulepszyli chyba tutaj wszystko. Wygląda to naprawdę graficznie lepiej. Nie ma co ukrywać, przypomina troszeczkę chapter 2, chociaż mam wrażenie, że jednak graficznie minimalnie odstaje. I chwila. Tu był jeden taki Hagi, ja pamiętam. Tu był jeden taki Hagi, który był, no wyglądał dość dziwnie. Jestem ciekaw, czy on gdzieś tutaj nadal jest, taki zniszczony trochę? Coś na tej... Jestem prawie pewien, że takiego dziwnego Hagiego bez oczu to nie było. Był jeden taki zgliczowany trochę, taki jakby krzywy, krzywą twarz miał troszeczkę, wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak to wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o tego, to jestem prawie pewien, że go tutaj nie było. Dobra, ten jest normalny. Okej, sprawdzamy wszystkie. Pyk, musimy to obrócić. Halo, coś czuję, że któryś będzie jeszcze tutaj jakoś zmodyfikowany. Hops, dobra i zobaczmy tego. Ten jest normalny, nie ma co ukrywać, normalny Hagi, nic złego tu się z nim nie dzieje. Dobra, oczywiście obracamy i... Ten też jest normalny i tutaj nie ma Hagiego. Dobra, więc Hagi, piąteczka dla ciebie. I oczywiście lecimy włączyć prąd. Iskra poszła. Pięknie, i teraz te drzwi się... A, teraz Hagi da nam klucz. Ja już zapomniałem nawet, że Hagi daje nam klucz tutaj. Okej, pięknie. Dziękuję za klucz, ten klucz się czasem glitchował z tego co pamiętam. Ale też chyba to z tego co widzę tutaj ładnie naprawili. Dobra, tak więc chodzimy. Power, staff only. I tutaj zacznie się zabawa. Ponieważ tutaj zawsze... Ej, co jest grane? Pamiętam, że te skrzynki były naprawdę bardzo słabej jakości, ale teraz patrzcie, mamy jakieś odbicia. Czyżby tutaj jakieś RTX-y? Nie, chyba nie. Ej, ale powiem szczerze, naprawdę wygląda to przepięknie. Pamiętam, że tutaj dało się tak łapkę włożyć między tą maszynę, że... A, tym razem się nie da. Co jest grane? Grab to revert power. Jak to wyglądało ładnie. Co się dzieje? Naprawdę, twórcy się postarali. Oni nas przygotowują na chapter 3 i na tą maskę dziwną. Dobra, oczywiście odpalamy. Pyk. I uwaga, uwaga, nasz Hagiwagi zniknął. I chyba światła się tu zapaliły. Albo on po prostu zniknął. I też nie ma co ukrywać, patrzcie na te światła. Te światło rozchodzi się zdecydowanie lepiej. Jak tu wejdę, to wszystko widać. Wszystko jest ładnie, wysokiej jakości. No, teraz nie ma co ukrywać, to wygląda zdecydowanie lepiej. Dlatego zostawcie łapkę w górę, bo jak tylko wyjdzie Poppy Playtime chapter 3, jest łapka Hagiego. Jak tylko wyjdzie chapter 3, to od razu nagrywam dla was premierowo, więc warto, abyście zostawili łapę w górę, suba, aby tego nie przegapić. Cześć Hagi, siema. Zniknął. Ej, te klocki też tutaj chyba inaczej były rozłożone. Schody? Może jakiś easter egg? Może da się tu wejść? To hell, to też było chyba, do piekła. Schody do piekła, tak więc tam nie możemy wejść. Okej, otwieramy drzwi i... Uwaga, uwaga! Nie tym razem, paru. Już tyle razy się dałem nabrać, że teraz już mnie nawet to nie zdziwi. Nawet mnie to nie zaskoczyło. Okej, idziemy, bo teraz mamy bardzo ważną misję, mianowicie... Musimy tutaj, z tego co pamiętam, odnaleźć kasetę. I to będzie żółta kaseta, tylko właśnie. Gdzie była żółta kaseta? Czy ona była gdzieś... Czy ja się zgliczowałem chwilowo?
dziwne. Gdzieś tutaj powinna być żółta kaseta, chociaż czy ona przypadkiem nie była gdzieś tutaj na schodach? Nie mam pewności. Hagiego jeszcze nie ma. Dobra, weźmy to. I teraz tak, chyba na dół, o ile się nie mylę, bo nie chcę czegoś pominąć, wiecie, jakby żadnej kasety nie chcę pominąć. Na pewno będzie tu jakaś na półce kaseta. To pytanie, dobra, weźmy to. I chyba też naprawili respienie się tych baterii, czy tam też bezpieczników. Bo teraz jakby one chyba respią się w lepszych miejscach, takie mam przeczucie. Jest i głowa pszczółko-kotka. No nie wygląda na zadowolonego, tego jestem pewien. Pszczółko-kotek jest niezadowolony. I tutaj na półce powinna być gdzieś kaseta. Tak, na tym przewalonym regale. Będzie tam na pewno, okej, okay, jestem pewien. Uwaga, uwaga, i to będzie gdzieś... Gdzieś tutaj jest żółta kaseta, dobra, mamy to, udało się. Czyli teraz tak, ważna sprawa, widzowie, bądźcie uważni, ponieważ otwieramy te drzwi. Oj, tak, tak, otwierają się pięknie. I teraz, wchodzimy tutaj. Cofamy się. Jest Hagiwagi, patrzcie, patrzy na nas. Okej, na górze na pewno go zobaczymy z bliska. Tak, bo on się chyba nie ma zamiaru stąd ruszyć. Tak, nie, nie ma zamiaru się stąd ruszyć, więc jeżeli wejdę tu, to nawet będziemy go widzieć troszeczkę lepiej. On czasami był też zgliczowany, ale widzę, że twórcy się postarali i go tutaj bez problemu naprawili. Dobra, zobaczmy, co zawiera ta kaseta. To jest chyba kaseta, którą najrzadziej odtwarzałem, więc sam jestem ciekaw. A, to jest ta rozmowa tych dwóch pracowników. Dobra, już pamiętam, pamiętam. Rozmowa dwóch pracowników, którym się nie chciało tutaj pracować. Okej, dobra. Siema, Hagi! I się schował pięknie. Uwielbiam ten motyw, po prostu pięknie. Dobra, odpalmy sobie wszystkie tutaj bezpieczniki i weźmy naszą drugą łapkę, czerwoną łapkę. A i swoją drogą, to dziecko tutaj dalej jest. I chyba teraz jest bardziej creepy, ponieważ jest wyższej jakości. Albo to jest lalka? No nieważne, wygląda to bardzo dziwnie. Co się stanie, jak spadnie mi to na głowę? O, nie może spaść na głowę. W twórcy, naprawdę, jak widzicie, oni naprawili wiele błędów, więc tutaj nie znajdziemy żadnych takich tutaj gliczy, ponieważ jak spojrzałem sobie w pliki, to naprawdę fix, fix, fix. Wszędzie było, że naprawione, naprawione, naprawione. Więc jakby tutaj bez problemu możemy sobie teraz pograć bez żadnych błędów. Dobra, ta zagadka. Okej, czyli tutaj z tego co pamiętam musiałem się cofnąć tu, teraz tutaj, chyba że ją zmienili, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj jakoś polecieli grubo. Czyli teraz tak... Teraz tędy, z tego co pamiętam. Musimy zahaczyć o to. I teraz... O nie, widzicie, ja chyba się tutaj troszeczkę pomyliłem. Oj, nie pamiętam, nie pamiętam jak to szło. Bo tak, tu mamy jedynkę, więc tak, tędy. A, dobra, 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 widzicie, zapomniałem jak się robiło tą zagadkę. Tutaj, teraz tutaj i teraz przechodzimy. Oj, no już tutaj... Pamięć troszkę szwankuje, ale nie ma co ukrywać. Ostatni raz grałem w Poppy Playtime bodajże w chapter pierwszy jakoś z pół roku temu, albo dalej. Ale tu jest mrocznie. Co oni zrobili z tym miejscem? Jak tu jest ciemno. I teraz? Wow! Ej, to wygląda nieziemsko. Co jest grane? Patrzcie na to. Naprawdę ulepszyli. Czuć taki horrorkowy klimat teraz, bo prawie nic nie widzimy. I wszystko jest takie mroczne i przerażające w tym miejscu. Okej, dotarliśmy, są maszyny. Nic power, to też chyba dodali nowy napis. Tak mi się wydaje, lepszą czcionkę. Że potrzeba energii, tak więc idziemy na górę rozwiązać jedną z najtrudniejszych zagadek chapteru pierwszego, czyli zagadkę z prądem. I z tego co się orientuję, tutaj powinna być kolejna kaseta, różowa kaseta. I ona będzie... Dokładnie tak, w tym miejscu. Pyk, proszę bardzo, zbieramy. Dla tych, co jeszcze nie grali w Poppy Playtime Chapter 1, to właśnie tutaj była ukryta kaseta, więc znalazłem ją dla was. Okej, co tym razem? Stella! O, też pamiętam ją. Playing with toys, lubiła się po prostu bawić, dobra. My oczywiście idziemy dalej, bo to już jakby słuchaliśmy tej kasety z milion razy, więc chciałem wam po prostu pokazać, że ona się w tym miejscu znajduje. No i dobra, zobaczmy, czy uda mi się wykonać naszą zagadkę. Ha. O, czy oni to wykombinowali? Tak, teraz zmienili, patrzcie, bo wcześniej nie było tutaj, jak to się otwierało, to chyba dało się przez teksturę tutaj użyć łapki, a teraz to naprawili i teraz musimy tutaj użyć, bo tak to sobie stałem tutaj, używałem i działało, a teraz, no widzicie, jest kolizja, więc oj, nie tak łatwo, dobra, pyk, łapiemy, teraz tędy i brakło, zamisnąłem, no nie, auć,
Okej, przynajmniej przetestowaliśmy, jak wygląda upadek. Nie tracimy oczywiście życia, ale na pewno tutaj nogi zostały troszkę połamane, ale tylko na chwilę. Więc chodźmy na górę i spróbujmy rozwiązać. Jak wam mówiłem, to jest najtrudniejsza zagadka, jeżeli chodzi o chapter 1. I teraz tak, co musimy zrobić? Musimy tutaj jakoś to przeprowadzić, więc tak, tędy. Złapmy to. O, przejdźmy tu. Teraz tędy, tędy i teraz nam starczy. Tak, tak, to było wykombinowane. Pyk. Dobra, mamy to. Skaczemy na dół. Uhu. Au. Dobra, nogi złamane. Pięknie. Odpalmy sobie tutaj oczywiście power. I teraz będziemy mogli uruchomić maszyny, które są giga głośne. Tak jak zresztą zawsze. Dobra, druga maszyna i trzecia maszyna. I czy patrzą na mnie? Tak, cały czas patrzą na mnie, czyli wychodzi na to, że ta środkowa dalej jest żywa. Ale z tego co pamiętam, to chyba wszystkie patrzyły, a teraz jedna patrzy. Nie wiem, takie mam dziwne przeczucie. FPS-y trochę spadły, ale jakby dalej mamy jakby 59 klatek 60, więc gra całkiem dobrze działa. Tu są jakieś dwa guziki, tego chyba też wcześniej nie było, tych guzików, więc jestem ciekaw. No i zaraz zobaczymy naszego ukochanego Hagiego Łagiego. To będzie, oj, to będzie bardzo ciekawe, więc widzowie, pamiętajcie o łapce w górę. No i oczywiście subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, a tymczasem pszczółko kotek jedzie w częściach. Oh my god. Ej, on już jest zrobiony i to chyba nie powinno tak być, ponieważ pierwsza maszyna powinna jakby zrobić części, druga z tego co pamiętam pomalować, a trzecia składać. Więc jeżeli ta ma malować, a już był cały pszczółko-kotek, to chyba znalazłem jakiś błąd gry. A ta maszyna składa, czyli pierwsza maluje. Czyli tu były części, pomalowała, ta oczywiście tutaj go złożyła, a ta skanuje, czy jest okej. Dobra, czyli ta ostatnia maszyna tutaj tylko skanuje naszego pszczółko-kota. Siemanko, pszczółko-kotku, będziesz w chapterze trzecim, musisz być, no nie ma innej opcji. Musisz być w chapterze trzecim. Ja w to dalej wierzę, widzowie, że on się pojawi. Bo to jest jakby moja ulubiona postać z całej gry praktycznie. Więc może kto wie, może się uda. Dobra, bierzemy go. No i oczywiście czas na spotkanie z naszym ulubionym Hagim Łagim. Tylko czy uda mi się... czy mogę tutaj... Czy oni to... Okej, nie naprawili tego. Dobra, dalej można przesuwać przedmioty. Jestem ciekaw, czy jesteśmy w stanie zgliczować tą grę, tak jak to robiliśmy zawsze. Czyli przesuwamy sobie tutaj karton. Teraz bierzemy drugi karton, ten mniejszy i chyba teraz możemy wskoczyć tu i później dało się wskoczyć tu i Hagi nie wiedział co się dzieje. Więc jestem ciekaw czy teraz też to zadziała, dobra. Siemanko Hagi! Ej, nie idzie, co jest? O! Nieważne, idzie. Ej, ulepszyli mu grafikę, bardziej się świeci i ma więcej szczegółów, dobra. Hops, hops i teraz hops. O nie, karton! Karton się przekręcił! Najgorzej na świecie, karton się przekręcił. Hagi Łagi, podejście numer 2. Siemanko, dobra Hagi Łagi. Czas się z tobą rozprawić, a w zasadzie to zobaczyć tutaj. Hops, hops. Patrzcie, zrobili to! Nie da się, dobra, hops. Nie da się. Naprawili ten błąd, ja w to nie wierzę. Nie da się uciec przed Hagim w tym miejscu. Tym razem Hagi Łagi, czas przed tobą uciec. I to tak na serio uciekamy, bo nie da się zrobić tego glitcha, gdzie Hagi po prostu... Siemanko, patrzcie na to, idzie nasz koleżka. Hej, co tam? Dobra, czy da się przed nim tutaj schować? Da się, tego nie naprawili, patrzcie. On się zatrzymuje i creepuje nas tutaj, patrzy na nas. Siema. Hello. O, zamknął, zamknął. Naprawili to też, że tutaj nie da się go tak w nieskończoność. Oj, oj, oj. Dobra, siema. Yes, idzie wentami. Dobra, dobra, górą. Siemanko, przyjrzyjmy mu się. O, jest szybki, jest szybki. Oj, giga szybki, hej, on zawsze był taki szybki, już zapomniałem, dobra. Nie pomylić się, siema. Dołem, dołem, widzowie, zostawcie mi łapkę w górę, to może uda mi się za pierwszym razem. Z waszą pomocą może się to udać, chyba że coś się tutaj odwali nieoczekiwanego i popełni jakiś błąd. Okej, siema, idzie? Idzie, idzie, oczywiście, on tutaj by nie szedł, on biegnie tutaj nawet, żeby spotkać się ze mną. Siema. Ohoho, wkurzony, giga wkurzony Hagi Łagi. Dobra, tędy, zejście, pamiętam to zejście tutaj na dół. Teraz tędy, pyk, pyk, pyk. I do światła, siema. On biegnie z dwóch stron. Cześć Hagi, dobra, wiejemy, wiejemy. Okej, ostatnia prosta. Rozpędza się, tak, 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 Hagi, oczywiście. Teraz pod górkę, tu możemy mu się bardzo dobrze przyjrzeć. Siemano, co tam Hagi? Nara. I zjeżdżamy oczywiście tutaj. Łapiemy za skrzyneczkę i 3, 2, 1. Papa, papa Hagi Łagi.
Oj, oj, oj. Pup. I pup. Poleciał. A my oczywiście zeskakujemy na dół, żeby zobaczyć, jak spada do niekończącej się otchłani. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ jestem ciekaw, jak zrobili Poppy, bo ona tak jakby w pierwszym chapterze nie wyglądała zbyt dobrze. Natomiast teraz, skoro mamy już tutaj pierwszy chapter ulepszony, to może ona będzie też ulepszona, jakby będzie miała lepszą teksturę, więc jestem ciekaw. I gdzieś tutaj powinna leżeć kaseta. Tylko pytanie, o jest, dobra, dobra. Ciężko byłem znaleźć, dość ukryta to jest w teksturze, ale mamy. I chyba tutaj będzie eksperyment 1006 przedstawiony, o ile się nie mylę. Na tej legendarnej kasecie. Tak. 1006, The Prototype. I co ciekawe, jeżeli chodzi o ten prototyp, to na początku wszyscy myśleliśmy, że eksperyment 1006 to jest Huggy Wuggy, natomiast eksperyment 1007 to jest Kissy Missy. Okej. Okay. Jakby te zabawki powieszone na sznurkach wyglądają jeszcze bardziej creepy niż jak wyglądały w zwykłej, nieulepszonej wersji. Dobra, wbijamy oczywiście na spotkanie z Poppy. Jestem ciekaw, czy będzie faktycznie ulepszona, czy też nie. Więc chodźmy zobaczyć. Na pewno tekstury i światło tutaj też jest ulepszone, więc bardzo fajnie twórcy zrobili. Tylko pytanie, co to jest? Okej, okay, dziwne. Tylko pytanie, jak będzie wyglądała Poppy, bo to będzie chyba kulminacja dzisiejszego odcinka. Jakie światła tu porobili. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, widzowie. To nie jest tak, że ja tutaj coś udaję, to jest wszystko. Naprawdę, cześć Poppy. Czy ona wygląda tak samo jak w chapterze drugim? Chyba tak. Otwórzmy. Oj, tak. Wyglądała naprawdę creepy. Otworzyłeś moją skrzynkę.